korzystając z okazji, że jesteśmy właśnie z Samorin i już jutro startujemy na dystansie jednej, drugiej. Olimpia będzie rywalizowała na mistrzostwach, ja na imprezie towarzyszącej. Przejdziemy z Wami przez cały proces wstawiania roweru do strefy zmian. W większości przypadków mamy do czynienia z dwoma podstawowymi strefami. Jest to strefa workowa i strefa pudełkowa. Dzisiaj przerobimy z Wami strefę workową, bo właśnie taka występuje tutaj na imprezie Challenge. Na imprezach macie harmonogram, w którym wyznaczone macie godziny wprowadzania rowerów do strefy. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, szczególnie jeśli po raz pierwszy z takiej strefy korzystacie, bo naprawdę bardzo ważne jest, żeby z tą strefą się zapoznać. Dodatkowo zawsze może coś się przydarzyć, że będziecie musieli wrócić do samochodu, wrócić do hotelu po jakiś z elementów, którego zapomnieliście. A dodatkowo, tak jak i w tym wypadku, mogą przytrafić się małe korki. Choć jak widzicie, miejsce całkiem przyjemne do czekania. Tutaj właśnie już dziewczyny wchodzą nam do strefy sprawdzania przez sędziów rowerów. Sprawdzane są hamulce, sprawdzane są numery startowe oraz dopasowanie kasku. Ja już też po szybkim sprawdzeniu. Hamulce działają, numerki oklejone, także wchodzimy właśnie do strefy zmian. Czerwony dywan być musi. Na razie jeszcze nie zapamiętujemy sobie nic, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, którędy będziemy wbiegali tutaj do tej strefy. Więc teraz to, co robimy, udajemy się odwiesić nasze worki biegowe i rowerowe. Ale w tym wypadku chyba najpierw odstawiamy rowery. I mój numerek, mój rząd znaleziony. 11, 20. I tutaj zobaczcie, każdy ma swoją tabliczkę, swoją karteczkę. Moja jest akurat 11, 21 po drugiej stronie. Co znaczy, że powinienem być w tamtym rzędzie. I właśnie tam się teraz udajemy. Rowery powieszone są na przemian, tak aby łatwiej było tutaj zabierać sobie rower ze strefy zmian. Ja w tym momencie odwieszam rower, przygotowuję, sprawdzam wszystko i za chwilę do Was wracam. Rower już odwieszony. To, co należy pamiętać, to fakt, że jeszcze jutro będziecie mieli możliwość wejścia do strefy zmian, dlatego dzisiaj na rowerze nic nie zostawiacie. Tutaj nie ma żadnych izotoników, żadnych żeli. Przy takim słońcu, jak jest dzisiaj, izotoniki mogą skisnąć, co spowoduje, że jutro naprawdę zaszkodzą zamiast pomóc. Także w rowerze nie zostawiacie nic. Dodatkowo, jeśli jest bardzo mocne słońce, bardzo wysoka temperatura, spuszczacie ciśnienie, zmniejszacie ciśnienie do około 4-5 atmosfer, tak aby pod wpływem temperatury nie doszło do wystrzelenia dętki. Szkoda by było, aby jutro dzień zaczynać od konieczności wymiany dętki. To, co możecie dzisiaj zrobić, to ustawić sobie przerzutki, tak aby były one dostosowane do tego, na jakim przełożeniu zaczniecie jutro. Nie będziecie już się stresowali. Sprawdźcie, czy macie naładowane przerzutki. Jeśli macie przerzutki elektryczne, ja normalnie zostawiam buty wpięte do roweru, ale robię to dopiero rano. W nocy zawsze może spaść deszcz, zawsze coś się może zdarzyć, a skoro mogę wejść tutaj rano, to takie rzeczy zostawiam sobie na poranek. Dlatego dzisiaj dwie minutki, rower odstawiony, jutro na pewno napełnienie bidonów, dołożenie sobie jedzenia zajmie mi trochę więcej czasu, dodatkowo dopompowanie kół, ale to wszystko już rano. Na teraz, czyli wprowadzanie roweru do strefy zmian, uznaję za zakończone. Czas na część drugą, wkładanie worków. Dysponujemy zawsze dwoma workami, worek do T1 i worek do T2. T1, czyli pływanie na rower, T2 rower na bieganie.
Na tym etapie musimy znaleźć swój wieszak, na którym będą znajdowały się worki, bo właśnie od tego miejsca zaczynać będziemy naszą podróż w strefie w momencie, kiedy wyjdziemy z pływania. A co znajduje się w tych workach? No muszę Wam przyznać, że z biegiem czasu i w miarę doświadczenia coraz mniej. W worku rowerowym, czyli tym, który będę brał w momencie, kiedy wyjdę z wody, w chwili obecnej u mnie będzie znajdował się już tylko kask kolarski. Buty rowerowe trzymam na rowerze, wszystkie odżywki są na rowerze, więc torba rowerowa posłuży mi tylko do przytrzymania kasku, a następnie po wyjściu z wody do tego, abym mógł do niej włożyć piankę. W torbie biegowej będę miał tylko skarpetki, bo na rower wychodzę bez skarpetek, więc skarpetki, buty biegowe i czapeczkę. Możliwe, że włożę sobie jeszcze mały flask z przygotowanym specjalnie izotonikiem, czyli taką moją miksturą energii, ale tu jeszcze zobaczymy. Ja jeszcze polecam dołożenie sobie do każdego z tych worków jakiegoś dodatkowego żelu, czegoś, co w razie, jeśli nie macie energii po wyjściu z wody, od razu sobie ją zapodacie, ale w moim przypadku to naprawdę będzie minimalistyczna strefa zmian. Po wzięciu czerwonego worka z wieszaka udajecie się do namiotu w celu przebrania się na rower. Ten worek możecie spokojnie zostawić za namiotem. Tam wolontariusze odwieszą go z powrotem na miejsce, tak abyście po zawodach mogli spokojnie go sobie odebrać. To samo będzie się tyczyło worka niebieskiego, akurat w tym wypadku niebieskiego, który będziecie zabierali z sobą po zejściu z roweru. I tutaj nie przejmujcie się, że rower macie w innym miejscu, że worki znajdują się w innym miejscu i ktoś będzie miał szybciej, ktoś będzie miał krócej. Strefa zmian jest tak przygotowana, że każdy z zawodników do pokonania ma dokładnie tą samą odległość. Jedyne, co może się różnić, to to, jak długo będziecie podążali z rowerem, który trzymacie, a jak długo będziecie biegli do niego. Ale finalnie strefa zmian powinna być identyczna dla każdego z zawodników. W tym momencie, kiedy rower jest odstawiony, worki są odwieszone, następuje najważniejszy element całego wprowadzania roweru do strefy zmian, czyli przejście trasą taką, jaką już jutro podczas zawodów będziecie pokonywali wyjście z wody, wejście do strefy, wyjście ze strefy z rowerem oraz wejście z rowerem i wyjście na bieganie. Bardzo ważne jest, aby zrobić to powoli, dokładnie, zapamiętać, w którym miejscu znajduje się Wasz wieszak z workami oraz w którym miejscu odwieszony jest Wasz rower. Pamiętajcie, że w większości startów nie można zaznaczać sobie lokalizacji, w której powieszony jest rower. Zakazane są taśmy, kładzenie różnych czapeczek, baloników lub cokolwiek sobie tylko wymyślicie. Dlatego konieczne jest podążanie za znakami i numerami. Więc jeśli dzień wcześniej zapamiętacie sobie jakiś znak szczególny, który pomoże Wam odnaleźć rower, to tylko będzie na Waszą korzyść. W tym miejscu do mojej strefy będę wchodził po pływaniu, dlatego zapraszam Was na podróż, którą już jutro będę pokonywał. Jak widzieliście, wyścig rozpocznie się już w strefie zmian, bo to będzie naprawdę długie bieganie z rowerem, ale bywały i dłuższe strefy, więc tak jak wspomniałem, każdy będzie miał tak samo. Trzeba po prostu ją zrobić szybko, bezstresowo i z głową na karku. Każda rzecz, o której zapomnieliście dzień wcześniej albo której nie przewidzieliście, spowoduje, że w strefie zmian będziecie tracili bardzo dużą ilość czasu, będzie Was to kosztowało dużą ilość stresu. Dlatego naprawdę warto tutaj, kiedy jesteśmy jeszcze i mamy ten kilka godzin czasu przed startem, przejść sobie dwa razy tą strefę zmian, zobaczyć, czy wszystko mamy. Oczywiście nie ma sensu się też nakręcać, bo z każdą chwilą, kiedy tutaj jesteśmy, widzimy rzeczy, które inni mają, my nie mamy, albo które ktoś robi, my nie robimy. To nie znaczy, że oni robią to dobrze,
to nie znaczy, że my to powinniśmy robić. Najgorsze, co możecie zrobić, to na ostatnią chwilę coś zacząć grzebać przy swoim rowerze, coś zacząć doklejać, coś zacząć zmieniać. Nie róbcie tego, startujcie tak, jak trenowaliście, a na pewno będzie bardzo dobrze.